Mam na imię Piotrek, na nazwisko konieczny. Jestem szefem zespołu bezpieczeństwa niebezpiecznik.pl. Tak naprawdę moim przełomem życiowym było zaczęcie studiów za granicą. Okazało się, że za granicą studia informatyczne wyglądają zupełnie inaczej. Masz naprawdę, jeśli interesuje Cię bezpieczeństwo, masz bezpieczeństwo. Jeśli interesuje Cię programowanie, masz programowanie. I tam tak naprawdę otworzyły mi się oczy na to, jak można robić fajne rzeczy z przyjemnością, zarabiać też na tym i de facto nie tracić całego tygodnia studiowania na studiowaniu. Studia za granicą mają to do siebie, że studenci zagraniczni gdzieś tam się łączą w jakieś podgrupy, no i mieliśmy o tyle fajną sytuację, że w akademiku byli tylko i wyłącznie studenci zagraniczni, więc do dziś dzień mam znajomych praktycznie w każdym większym mieście w Europie, co jest też pewną wartością samą w sobie. Niebezpiecznik jako firma to jest twór taki trójgłowy. Jedną głową jest serwis informacyjny, natomiast tak naprawdę korową działalnością niebezpiecznika są testy bezpieczeństwa. Testy bezpieczeństwa przez niektórych nazywane audytami, testami penetracyjnymi, aczkolwiek jest pewna subtelna różnica. To jest to zestaw zadań, które polega na tym, że my, krótko mówiąc, bardzo prosto, próbujemy się włamać do firmy naszego klienta. Kolejną taką rzeczą, którą się zajmujemy, to są szkolenia. Wbrew pozorom klienci nie płacą nam za to, że my hulamy sobie po ich serwerach, rozjeżdżamy im Windowsy, Linuxy i wklejamy cycki na stronę główną. To nie tak wygląda. Klienci płacą nam za to, że dostają od nas bardzo rzeczowy raport i w tym raporcie jest napisane, co my zrobiliśmy, jakie testy zostały wykonane, jaka była reakcja aplikacji i przede wszystkim, co z tym błędem, który my zauważyliśmy gdzieś tam można zrobić, jak go naprawić, na czym on polega, co zrobić, żeby programiści więcej go nie popełniali i bardzo ważna rzecz, jaki wpływ na procesy biznesowe tego klienta ma ten błąd. Krótko mówiąc, nuda, żmudna praca. Spotykamy się z programistami, pokazujemy im błąd na ich własnym kodzie, który napisali, a pokazujemy im, jak prosto ten błąd można wykorzystać, to oni mówią: o, nigdy nam do głowy nie przyszło, że to można w ten sposób zrobić. No, to był zawsze na przykład formularz do zgłaszania daty urodzenia, zawsze wprowadzaliśmy tam datę urodzenia. My im pokazujemy, że tam można wpisać różne inne ciekawe rzeczy. Jak pierwszy raz pokażesz takiemu programiście, że można w ten sposób nadużyć jego aplikację, to on zaczyna powoli chwytać tą logikę, która stoi za testami bezpieczeństwa. On się uczy nieszablonowego myślenia. On wie, że teraz w tych miejscach, w których ma się wprowadzić pewnego rodzaju dane, on ma wprowadzać totalnie inne dane, takie corner case'y łapać. Coś, co jest zupełnie przez programistę właśnie nieprzewidziane, bo tylko w tym momencie masz możliwość zweryfikowania, że ta aplikacja nie działa tak, jak powinna i domyślenia się, co tam nie działa tak, jak powinno i zastanowienia się, jak możesz to wykorzystać do tego, żeby się dostać do tej aplikacji. W branży słowo haker nie jest słowem lubianym, bo ono medialnie ma zupełnie inny wydźwięk niż miało historycznie. Historycznie hakerzy to były osoby, które miały niesamowitą wiedzę, bardzo dobrze znały jakąś technologię, jakieś rozwiązanie, wykazywały się niesamowitą kreatywnością i potrafiły dane rozwiązanie przekuć na coś, czym ono nie było, natomiast dość dobrze służyło tym hakerom do spełnienia jakichś tam swoich wewnętrznych potrzeb, celów. My jako osoby z branży teleinformatycznej hakera postrzegamy dalej historycznie. Media hakera postrzegają bardziej jako przestępcę. Często też funkcjonuje takie znowu nieprawidłowe słowo cyberprzestępca. No krótko mówiąc, to są złodzieje. Nie wiem, czym różni się wyrwanie staruszce portfela od tak naprawdę obrobienia czyjegoś konta na Allegro. De facto niczym i to jest przestępstwem. Obecnie dla mnie internet to jest taka lawina maili, których nie jestem w stanie w żaden sposób obsłużyć. Dawniej internet to była przyjemność. Przeglądało się strony, uczyło się jakichś nowych rzeczy, ale w tym momencie, kiedy w kluczowych momentach pracuje z nami 20 osób, musi być jakaś osoba, która to wszystko ogarnia.